Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy, to jest już 27 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Okej, no i sprawdziłem, też nie było. Więc wygląda na to, że nie ma. Nie ma tego, czego ty mówiłeś, albo już to może mam. Sprawdzimy w ekwipunku, może coś zebrałem. Śliny, harpi, zużyta pułapka. A to idzie do wyrzucenia pióra harpi. Szukam czegoś jeszcze, ale raczej nic już nie będzie. Nie ma, nie ma. Mózg kaczarba, ja pierdolę. No nie ma. Czyli nic nie miała ta swoista królowa harpi. No cóż, my stąd idziemy. Sorki, że tak się znowu tutaj przeturlywałem. O, też się cieszę. Też się cieszę, że ostrzega. Ale my teraz idziemy do domu Baltimora w Vergen. O, tu grzybki, halucynki. A tu jakiś gość jeszcze. Miałbym robotę. A? Really? Mówiłeś coś o jakimś zleceniu. Istotnie. Coś w sam raz dla ciebie. I co? Znam kolekcjonera w Wengerbergu. Dobrze płaci za różne ciekawostki związane z potworami. Jad krabopająków, serce nekerów. Da się zrobić. Pióra harpi. Ile? Rozumiem. Czemu akurat pióra? Nie wnikałem. Takie zamówienie już. Zainteresowany? O jakiej sumie rozmawiamy? Może umówmy się tak, że przyniesiesz mi pęczek ładnych piór na próbę, ja ci zapłacę, a jak będziesz zadowolony, to pogadamy. Pęk mu nie wystarczy? Później będziesz chciał jeszcze więcej? Raczej tak. To co? Nie mogę niczego obiecać, mam ważniejsze sprawy. 12 piór. Aha. Agendy droga wiedzie. No dobra, 12 piór. Nie ma problemu. O, tu są harpie. Tu można się nabawić. To jak tu pójdziemy, to zaraz wybijemy te gówna. O, pójdziemy sobie tutaj. I to pewnie nam się wylęgną te harpie. O, tu mamy trolle. Te dwie gorzkie. Niedobre. Zajęta. Spokój mi da. Nie, dobrze, dobrze. Wszystko fajnie, rozumiem. Nie ma sprawy. Może tu będą harpie. Zbierzemy te 12 piór. Łoty. Nekery. Nekery wojowniki. Dawno ich tu nie było w tym repertuarze. Ale tu gówno robią. Takie cieniasy. Ło! To ja aż nawet podpalam te nekery. No to tak wygląda w sumie, że ja już nawet palę te nekerskie ścierwa. Gdzie my to w ogóle idziemy? O! Proszę. O, harpia moda. Musimy zebrać dużo tych piór. Okej, dobra. Mamy wszystko. Pióra, dobra. Ile tych piór mamy w ogóle? Ekwipunek, pióra, pióra. 9 piór, jeszcze 3. No to wiem, że jest jedno z tych banalnych questów. To moglibyśmy nawet i wykonać. O, proszę, jest harpia jedna. Coś mało. Mało tego. No, no, dawać, dawać, dawać. Dobra, pióra jest. Jeszcze tak ze dwa razy. O, i dziękuję bardzo. I ja już mam questa wykonanego. I ci jebnę, proszę bardzo. Jeszcze jedna, o, Erynio. Dobra, prosi się.
Dobra. Po kłopocie. Dałeś mi te piórka. Już. Natychmiast. Okej, dziękuję bardzo. O, bonusowo jeszcze dostaliśmy, więc mam o jedno pióro więcej. Teraz oddajemy te 12 piór. Żebym teraz źle nie poszedł. Dlatego się zawrócę. O, proszę, mamy ten drugi wrak. Zajebiście. Chwileczkę, coś tu jest. O, proszę bardzo. Oczekaj, skarb podziemia Chlok Młyn, czyli to będzie podczas aktu trzeciego. Ale Geralt jest przeciążony. No co za gówno. Ćwiekowana skóra, oczy, harpi. No to mogę w sumie jeszcze wyrzucić. Ślinę harpi również, bo to mi się nie przyda. Kurde. No muszę coś sobie kupić, żebym na przykład, nie wiem, mógł więcej tego gówna nieść. Zajebiście. To żeśmy wykonali to, co było nam zadane, bo żadnym pozorem mi przez mgłę nie przechodź. Kurde. Czyż to aż jest popełnienie błędu, wykroczenia wszystkiego, co w ogóle można dokonać. Wszystko rozumiem, ale kurde, przez mgłę. Geralt, tyś chyba naprawdę pozjadał te rozumy. Kto ci w ogóle kazał? Dobra. Są te trolle. Pewnie się przydadzą w bitwie, kiedy Henselt już będzie chciał dokonać zewu wojny. No to wtedy. O, kurki. Czekaj, mogę te kurki powybijać? Please, please, please. Myślę, że farmer nie będzie na mnie zły. Jebut! Poszło mi stąd. Dobra. Dzień dobry. Mam pióra. Proszę bardzo. Doskonała jakość. O to chodziło. Płacę za każdą sztukę. Przynieś jeszcze więcej piór, jeśli chcesz zarobić. Really? Coraz trudniej o harpie w okolicy. Nie rozumiem. Zwyczajnie, ceny idą w górę. Jak bardzo? Jeśli zapłacisz tak ze 2-3 razy więcej, to jesteśmy ugadani. Chyba żartujesz. Nie dam tyle. Mówiłeś, że to zadanie dla Wiedźmina. Albo godzisz się na moje stawki, albo szukaj sobie innego specjalisty od harpii. A niech ci będzie. Zapłacę więcej. Okej. Okay. Huhuhu, 60 piór harpii, przynieś je Eltonowi. 60 piór, kurde. Ty chyba naprawdę z kosmosu urwał się. Kurde, skąd ja mu wezmę 60 piór? Nie. Podymało go. Totalnie podymało. Kurde, 60 piór. Geniusz. Geniusz zbrodni. Są tu harpie? No plisa, powiedzcie, że tu będą te harpie. Nie ma. Ciekaw jestem, jak ja zbiorę te 60 piór. Fajnie. Nie ma ich. A miało być tak pięknie. Naprawdę już tak miało być. O, coś tu jest. Potrzebuję jakiegoś klucza. Dobra, zapamiętam sobie to miejsce. Tu pewnie jakiś secret. Tu nic nie ma. Czyli nie mogę liczyć na to, że w ogóle. A, tu jest aura mocy. Okej, okay, dobra. Tu ma jakieś oreny, ale pewnie znając życiem Geralt wszystko podniesie. Przestęp, kurde. Idźcie mi z tymi śmieciami. Medalion drży. Drży, kurde. Sobie wkładasz tam w portki i ci dlatego tak wibruje. Tu nic. No kurczę, skąd ja zbiorę dla niego 60 piór? Nie, tu trzeba mieć naprawdę downa. Ale mówi, że jak zapłaci więcej. Ile w ogóle mamy hajsu? Ile żeśmy go dostali? Boże, chyba jakieś ścierwo nam dała, nie kasa. 60 piór. No naprawdę ma coś z głową. Na razie póki co sobie odpuścimy. Nabierz nagrodę od starosty Cecila. O. Dobra, idziemy do Vergen. Mam dość
tego miejsca. Dostaniemy trochę hajsów i będzie git. Co? Znowu kurki żyją? Przecież ja przed chwilą powybijałem. Kurde, mają mi tu, kurde, płakać na kolanach. O, tu jeszcze jest jakaś droga. W ogóle przez tą drogę nie przechodziłem. Jakieś wejście. Klucza potrzeba jest znowu. Kurde, co jakieś przejście to klucza potrzeba. No dobrze. Ciągle jakiś sekretów odkrywam. A im więcej sekretów, tym będę nagrywał dłużej, bo chcę i tak tą grę zrobić na stówkę, to się tak zrobi też. O kurde, co to glaczy? Ja tak pozwoliłem? Dobra, skojatel i krasnoludy. Co jest? O kij chodzi? Co tu upiory robią? What the fuck? Ej, coś się dzieje. Ej, nie podoba mi się to. Nie było tu upiorów od czasu, kiedy... Co do kurcze. Szczerze mówiąc, coś tu się pozmieniało i to ostro. Tak coś mi tu za bardzo nie pasuje. A, się dowiem, co tu się pochędożyło. Okej. Coś czuję, że będzie jakaś cutscenka. I... obawiam się, że to chyba nie będzie nic przyjemnego. Chociaż nie, jest wszystko dobrze. Schowaj już miecz, bo nie będziesz w mieście tak chodził. Chyba cię coś... Dobra, brama hamaka, mahakamska. Idziemy teraz do całego Cecila Burdona. Burdona. Oddamy mu misję. Exp będzie niewyobrażalnie duży. Coś tak wyczuwam. Idziemy sobie górą, żeby nie było potem, że się zgubiłem. I dostaniemy sporo kasy. Dobrze, my to w ogóle idziemy. Właśnie coś mi się nie wydaje, żeby to było. W ogóle sprawdzę na mapie, czy dobrze, żebym poszedł. A no właśnie, żebym kompletnie pozjadał rozumy. No, pojedziemy teraz tam. A nie tu, kurczę. I oddajemy mu tą misję. Jest. A to chyba trzeba przejść przez tą bramę, nie? Nie? Nie, dobra. To ja już po prostu straciłem mętlik w głowie. Okej, dobra. Tu jest on. Sobie leży słodko. Przyszedłem po zapłatę. Robota wykonana. Zabiłeś królową. W takim razie zapracowałeś na te pieniądze. A, dziękuję. Dziękuję. To 50 arenów? Ty chyba sobie żartujesz. Nie boisz się, że trochę przeholowaliście ze Stanisem? Mamusia cały czas głaskała synusia. Myślał, że mu wszystko wolno. Dostał, na co zasłużył. Może nic się nie stanie, a może wybuchnie kolejna wojna. Historia jest jak moneta, która wypadła z ręki. Nigdy nie wiadomo, jak upadnie. Tak myślisz... Pamiętasz o potworach w kopalni? Aha. Jeszcze potwory w kopalni. Zbierę sobie twoje oreny, bowiem wielka potrójna. Jeszcze sobie tak poszperam tutaj u ciebie. Masz sporo orenów. A taka twoja nagroda to jest gówno. Żebyś mi tu już nie chrapał więcej. 5 orenów. Kurde. Bidę. Klepiesz bidę i nic więcej. Koniunkcja sfer. Aha. Dobra. Kurde. Dobre. Dobra, masz tutaj. Lucik. To mi się podoba. Przynajmniej się tu wzbogacę o parę dziesiąt orenów. No. Nie będzie aż tak źle. Kurde, na kij tą skórę zbierasz. Skóra. Ta zwykła skóra.
Ile tego zebrałem? Chyba za 3 sztuki. Chwileczkę, to będzie... A, skóra zwykła. Jest. Kurde, ile tego mam. Ja to jest po prostu nie do pomyślenia. Trzeba coś z tym zrobić. Dobra, trudno, będziemy szli w trybie wolnym. Aha, albo chociaż coś wywalić, nie wiem, kurczę, cokolwiek. Teraz bym poszedł do kogoś i trochę porobił czegoś. Powytwarzał. O, mamy tu chyba w sumie... O, cutscenka. Jest, koszmar Baltimora. No, to przy okazji pójdziemy do Kowala, dobrze, o to chodzi. Dobra, tym lepiej. To nic z tego, że jest Geralt przeciążony. Niedaleko mam. Z tobą mogę pogadać, nie. Z nim trzeba będzie. Witaj, Wiedźminie, w tych skromnych progach. Szukam krasnoluda, który mieszkał w tym domu. Nazywał się Baltimore. Mistrz Baltimore zaginął jakiś czas temu. Czekaj, aha, pohandlować można co najwyżej. Kurde. Czekaj, może ci coś sprzedam. Może nie, zobaczymy. Karta, kurczę, co ty... O, to mogę sprzedać. Trochę się opłaci. Ametystowego pyłu bym trochę sprzedał, tak do połowy. Jep. Tego też do połowy, bo kurde, no dużo tego mam. Kurde, tego to jest... Odłam. Okej, okay. Trochę mi się zarobi na tym. Okej. Okay. O! Nadrobię straty, a może nawet na tym i zyskam. Te płateczki, kurde. Co mi to pojada? O, ile tego sukna mam. Masakra. Masakra, o, totalna masakra. Się tyle tego nazbierało, to teraz się ma. A chwileczkę, w sumie co mi tam, jakbym sprzedał to wszystko. Czekaj, tak do 12. Jep. Tego do 10. Jep. I trochę się na tym zarobi. O, rudy żelaza, to tego mogę sprzedawać, ile mi się tam podoba. Dajmy do 24. Trochę, coś mało w sumie. Skóry też mamy sporo. Dobra. I tak nam starczy. Solidnego sukna zostawiam, bo ona jest warte. Zwykłego sukna mogę posprzedawać. Też mam sporo. No i dobra, trochę chociaż tej kasy odzyskaliśmy. W pewnej części jakiś rupieć. I teraz tego hajsu trzeba zbierać. Chyba się może przydać. Okej, okay, tu nic już takiego nie ma pożytecznego tym razem. Witam ponownie. Mam parę pytań. Pytaj. Zamówił ktoś u ciebie ostatnio misternie zdobiony kielich? Zdarzają mi się zamówienia na zastawę. O co dokładnie chodzi? Kielich dla Saski. To twoje dzieło? Ten paskudny kubeł? Nie obrażaj mnie. Ktoś, kto go wykonał, powinien zostać wybatożony. Mam nadzieję, że następnym razem Saskia zamówi zastawę u mnie. Jeżeli jeszcze kiedykolwiek cokolwiek zamówi. Witam ponownie. Mam parę... Pytaj. Mistrzem czego był Baltimore? Był naszym kowalem run. Większego specjalisty świat nie widział. Od jego zaginięcia sporo wody upłynęło w pontarze, a ja i moi uczniowie wciąż nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich run, które potrafił wykuć. Jak zaginął? Pewnego dnia po prostu zniknął. Miewał paranoję, lęki, ale tak to jest z wielkimi artystami. Uważał, że ktoś chce go zabić. Zaginął bez śladu w tajemniczych okolicznościach. Po miesiącu poszukiwań urządziliśmy pogrzeb. Bez ciała. Tak, żeby uszanować pamięć wielkiego mistrza. To wszystko? Najlepszy czeladnik Baltimora został kowalem run i życie toczy się dalej.
Kto mieszka w jego domu? Nowym kowalem Run został wierny uczeń Baltimora w mojej skromnej osobie. Dom otrzymałem razem z zaszczytem kontynuowania dzieła wielkiego mistrza. A tamte przegniłe drzwi? To wejście do starego warsztatu Baltimora. Mogę się tam rozejrzeć? Oczywiście, ale nie znajdziesz tam nic prócz złomu i pajęczyn. Okej. Dobra, to idziemy do jego domu. No, teraz nam lżej, o wiele lżej. Teraz będziemy wykonywać pewien sen Baltimora. O kurde, rzeczywiście, pajęczyny od cholery. Tu się z tym muszę zgodzić. Skóra, kurde, nic tu nie ma takiego, co by się mnie przydało. Jeszcze raz odpalę tak porządnie. A znak art. Proszę bardzo, coś tu jest. Wskazówki Baltimora, klucz Baltimora. Czekajcie, zobaczę tą notatkę. Wskazówki. Szukać od tej studni, w której echo głośno dudni. 10 km w stronę rzeki, spacer niedaleki. Ciekawe. Mamy tu klucz Baltimora. Dobra, ale to wiecie co? Może już skończymy odcinek. W następnym odcinku będziemy... Słyszałem jakiś rumor, Wiedźminie. Wszystko w porządku? Tak, to tylko gruz. Znalazłeś coś? Tak. Coś takiego. Nie potrafię tego odczytać. To starsza mowa, prawda? Zgadza się. Tekst opisuje, jak dostać się do pewnego miejsca. Jakiego? Nie wiem. Wskazówki wyznaczają drogę, którą trzeba podążyć. To może być miejsce, w którym Baltimore przechowywał swoje zapiski. A? Proszę cię, przyjdź do mnie, jak coś znajdziesz. To bardzo ważne. Dobra, ale to już w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I jeżeli mój widzu, który ogląda Wiedźmina, wiedziałbyś co zrobić, to mi napisz w komentarzu. Chociaż może sam bym się kiedyś skapnął, ale jeżeli wiesz o co w tym kaman, to będę wdzięczny, jakbyś mi je wspomógł. Zapiszę sobie jeszcze grę. Jep. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Yo.